Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Pora przygotować grubsze ubrania, bo przed nami naprawdę zimny czas. Dzisiaj w nocy temperatura wyniesie od 0 stopni na północnym wschodzie Polski do maksymalnie 4 w okolicach Szczecina i Gdańska. Przy samym gruncie spodziewamy się przymrozków, przede wszystkim w regionach wschodnich i centralnych. Ale za to niebo będzie czyste, bezchmurne, a to znaczy, że opadów deszczu nie musimy się obawiać. W regionie łódzkim na pewno też nie będzie padać, ale i tutaj będzie zimno. Tylko 1 stopień w Kutnie czy Skierniewicach i 2 stopnie powyżej zera w pozostałych miastach naszego województwa. Wiatr powieje słabo, a na barometrach całkiem dużo, bo 1015 hektopaskali i ciśnienie atmosferyczne zacznie spadać. Jutro czeka nas kolejny dzień ze słońcem. Nie przewidujemy zachmurzenia ani opadów deszczu, ale będzie chłodno. Na wschodzie Polski tylko 10 stopni, podobnie na południu, a trochę cieplej będzie tutaj na zachodzie i w centrum 12 i 13 stopni Celsjusza. W naszym województwie w tym najcieplejszym momencie dnia tylko 12 stopni. Pocieszające jest to, że będzie dużo słońca, a o zachmurzeniu nie ma mowy. Wiatr powieje słabo, ciśnienie cały czas wysokie, a pogoda jutro będzie mieć korzystny wpływ na nasze samopoczucie. Sprawdzamy jeszcze, co będzie działo się w kolejnych 3 dniach. Widzimy, że cały czas będzie chłodno, maksymalnie 12 stopni w poniedziałek. To jeszcze pogodny dzień ze słońcem, a od wtorku zmiany, więcej chmur i więcej przelotnych opadów deszczu. Życzę Państwu spokojnego wieczoru i do zobaczenia.